wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie da transportowcom instrukcji, co zrobić, kiedy w Niemczech policja zażąda od kierowcy zaświadczenia, że zarabia minimum 8,5 euro za godzinę. Tego wymagają wprowadzone od nowego roku u naszego sąsiada przepisy. Firmy transportowe twierdzą, że to oznacza dla nich straty. Krzysztof Berenda razem z nami. Krzysztofie, jak resort tłumaczy, że obiecał, a nie wydał instrukcji dla przewoźników? Dobrem negocjacji. Dzisiaj minister infrastruktury i rozwoju Maria Masiak ma rozmawiać przez telefon ze swoim niemieckim odpowiednikiem. W najbliższy czwartek spotka się z nim osobiście. Gdybyśmy teraz napisali kierowcom instrukcję, jak łamać niemieckie prawo, to negocjacje by się nie udały, tak usłyszałem w resorcie. Dlatego ministerstwo prosi jedynie transportowców o informacje o problemach i kontrolach. Tym bardziej, że na razie Niemcy ponoć nie wystawiają mandatów polskim kierowcom, którzy zarabiają za mało. 12 osób.